Na wczorajszej sesji Rady Miasta Jeleniej Góry rajcy przedstawili oficjalne stanowisko w sprawie reformy administracyjnej kraju. Powszechnie wiadomo, że największe szanse powodzenia ma podział Polski na 12 dużych województw. Jednak miasta, które najprawdopodobniej w wyniku tego projektu stracą status wojewódzki, są przeciwne tak radykalnej reformie. Mamy do czynienia ostatnio z bardzo dużą reakcją innych województw typu Jelenia Góra, tak jak Legnica, Wałbrzych chociażby, które optują za tym, że oczywiście one chcą być miastami wojewódzkimi. W niektórych wersjach, które politycy omawiają, są także mapy z 25 czy 31 województwami. Dlatego Rada Miasta wczoraj chciała podkreślić, że jeżeli tak i w tym kierunku ma iść reforma samorządowa, to my jako Jelenia Góra jesteśmy przygotowani na to, żeby pełnić w dalszym ciągu rolę województwa jeleniogórskiego. Przewodniczący Andrzej Grochala podkreślił, że Rada Miejska przychyla się do projektu utworzenia 12 dużych województw. Nie wyobraża sobie natomiast sytuacji, w której Jelenia Góra miałaby należeć na przykład do województwa legnickiego. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy my byli w województwie legnickim, bo my niczym nie różnimy się od Legnicy. Jak ma być w Legnicy, to także może być w Jeleniej Górze. Dlatego my będziemy bardzo ostro protestować w tym przypadku. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie reformy administracyjnej kraju przesłane zostanie premierowi Jerzemu Buzkowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystom ziemi jeleniogórskiej. W Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste otwarcie jedynej na terenie naszego województwa sztucznej ścianki wspinaczkowej. Wiceprezydent Jeleniej Góry oficjalnie przeciął wstęgę, oddając tym samym ściankę do użytku. Ta ścianka wspinaczkowa, która za nami kosztowała na stary, mówiąc, 290 milionów, w połowie zapłacone przez Urząd Miasta, w połowie przez Polski Związek Alpinizmu. Służyć ma dzieciom i młodzieży zamieszkałym tutaj w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2. Na 54 metrach kwadratowych powierzchni znajduje się 7 stanowisk asekuracyjnych, 2 przewieszki, rysa i kilkadziesiąt sztucznych chwytów o różnej skali trudności. Do tej pory ze ścianki korzystali członkowie Sudeckiego Klubu Wysokogórskiego, a od dzisiaj mogą wspinać się uczniowie. Mogą wszyscy uczniowie korzystać pod warunkiem, że rodzic wyrazi zgodę, pisemną zgodę. Rodzic musi się zapoznać z pracą na tej ściance, co będzie uczeń robił. No i zgoda rodzica i uczeń może korzystać. Nie ma żadnych ograniczeń, a wydaje mi się, że jest to sport jeden z bezpieczniejszych. Lepszy nawet niż granie w piłkę na asfalcie. Wspinaczka będzie jednym z elementów WF-u. Ćwiczenia będą odbywać się pod bacznym okiem WF-istów. Mamy kurs skończony asekuracyjny. Jeszcze będziemy mieli kurs instruktorski, ponieważ jesteśmy wszyscy po AWF-ie, więc tylko sprawnościowy. Szkoła planuje również stworzenie zajęć popołudniowych, typowo wspinaczkowych w ramach szkolnego klubu sportowego. Brakuje jednak na razie pieniędzy dla nauczycieli, którzy poprowadziliby owe zajęcia. Jedną z ważniejszych uchwał podjętych przez Radę Miejską na wczorajszej sesji jest przyspieszenie prywatyzacji mieszkań komunalnych. Aby zachęcić najemców do wykupu lokali, zapisano w uchwale korzystny dla nich system rat, bonifikat i preferencji. Kolejną decyzją Rady Miejskiej było upoważnienie zarządu miasta do dalszych negocjacji w sprawie wykupu około 10 hektarów gruntu od zakładów chemicznych Jelchem. Według niektórych rajców będzie to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Jeleniej Góry. Chodzi tutaj o zgodę Rady na wykup działek z Jelchemu. Oczywiście mamy tam ujęcie wody. W okresach suszy to ujęcie, choć jest ekspertyza, która mówi, że nie nadaje się ona do spożycia, to jednak w okresach suszy przy badaniach sanepidu może być wykorzystana, głównie przecież do celów przemysłowych, w tym do PEC-u. Następnie jest tam oczyszczalnia ścieków, choć w tej chwili nie w pełni pracuje, to jednak jest przewidywana, że część ścieków z miasta, szczególnie z Sobieszowa, będzie tam dostarczana.
Wśród rajców są jednak podzielone zdania na temat inwestowania w grunty i urządzenia dawnej celwiskozy. Uważają, że pewni radni chcą po prostu w ten sposób uchronić Jelchem od widma upadłości. Niewątpliwie bardzo istotną sprawą jest budowa alternatywnego połączenia centrum Jeleniej Góry z Cieplicami. W tym celu ma być udrożniona komunikacja pomiędzy ulicą Warszawską, Karola Miarki w kierunku ulicy Wojewódzkiej. Dwa tygodnie temu informowaliśmy Państwa o dzikim wysypisku śmieci, które już od kilku lat funkcjonuje na osiedlu Łomnickim w Jeleniej Górze. Przypominamy, że śmietnisko położone jest przy trasie do bardzo reprezentacyjnej placówki, jaką jest Pałac Łomnica. Sprawą tego nielegalnego gruzowiska zajęła się Straż Miejska. Zgromadziliśmy materiały dotyczące wysypiska i w tej chwili jest już kompletna dokumentacja potwierdzona przez Urząd Miasta, przez wszystkie wydziały, urzędy miasta, które są zainteresowane tymi sprawami, to znaczy Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Nadzoru Geodezji i Gospodarki Gruntami i Wydział Gospodarki Komunalnej. Kontaktowaliśmy się dziś w tej sprawie z Urzędem Miejskim, ponieważ to właśnie któryś z wydziałów urzędu musi wydać dyspozycję MPGK na likwidację nielegalnego wysypiska. Niestety, mimo to, że Straż Miejska przesłała do Urzędu Miejskiego dokumentację z oględzin śmietniska, to nikt nie potrafił nam udzielić jakiejkolwiek informacji w tym temacie. Ewa Krause, Joanna Polańska i Jerzy Paszkiewicz są twórcami pokazu Pieśń Ducha Gór, który odbył się w dniu wczorajszym w Galerii BWA w Jeleniej Górze. Pieśń Ducha Gór to projekt artystyczny łączący w sobie elementy plastyczne, teatralne i muzyczne. Jest on zapisem wieloletnich zainteresowań duchowością tego regionu. My mieszkamy właśnie w takim zakątku, gdzie się jakby zbiegają trzy granice. I marzeniem naszym było coś takiego, żeby spotkać się właśnie z ludźmi z jednej, za jednej, za drugiej między i zrobić coś wspólnie razem. No i akurat udało nam się. Od 1978 roku Jerzego, Joannę i Ewę łączy wspólna droga. W 1983 roku zamieszkali w Karkonoszach, a następnie w Górach Izerskich. Materią ich działania jest ich codzienne życie w duchu poszukiwań twórczych. Wspólnie malują obrazy, biorą udział w spektaklach z teatrem Klinika Lalek oraz projektują i wykonują unikalne szaty. Ja takie mam, znaczy takie wrażenie, że te osoby, które to noszą, to lubią to, co noszą i czują się w tym dobrze. No i to jest jakiś rodzaj szat. Góry to mają właśnie taką bardzo bogatą historię specyficzną, niesamowite przemieszanie różnych wpływów. No i po prostu zainteresowanie ubiorem na przestrzeni historii było zawsze naszą pasją. I oczywiście inspirowaliśmy się zawsze właśnie historycznymi strojami. Pokaz Pieśń Ducha Gór zgromadził liczną widownię, a wśród nich przyjaciół i wielbicieli ich twórczości. Automobil Klub Karkonoski w Jeleniej Górze informuje, że w dniu 8 marca odbędzie się rajd popularny pod nazwą Kobieta za kierownicą. Wyjątkowo do startu dopuszczeni będą również mężczyźni. Trasa rajdu liczy około 100 km, na której rozmieszczono 12 prób sportowych. Chętni do udziału w rajdzie mogą zgłaszać się do klubu przy ulicy Cieplickiej 128. Zbiórka zawodników w dniu 8 marca o godzinie 9:30 przed siedzibą Automobil Klubu Karkonoskiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 545 59. Nadal trwają poszukiwania zaginionego Kazimierza B. Pomimo wcześniejszych ustaleń o zmniejszeniu liczby uczestniczących w akcji ratowników, do dzisiejszych poszukiwań włączyła się Straż Graniczna i pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego. Ogółem w akcji ratowniczej uczestniczy ponad 100 osób. Jak do tej pory nie odnaleziono zaginionego i nie natrafiono na jakiekolwiek ślady. Akcję ratowniczą w dużym stopniu utrudnia niesprzyjająca aura. Ze schroniska pod Łomniczką dla telewizji Awal Beata Krusicka.